Szanowni Państwo, ósmy festiwal imienia Zygmunta Haupta w Gorlicach przechodzi do historii. Za nami 5 niezwykle intensywnych dni. Gorlice po raz kolejny okazały się dobrym miejscem do prowadzenia dyskusji o literaturze, a także o tym, co aktualne i ważne dla nas wszystkich. Dziękujemy naszym gościom, autorkom i autorom reprezentującym szerokie spektrum gatunków, tworzących na bazie odmiennych doświadczeń, których łączy zamiłowanie do języka oraz refleksji nad rzeczywistością. Dziękujemy prowadzącym spotkania autorskie i tematyczne. Dziękujemy Wam, wspaniałej publiczności zgromadzonej w historycznej siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Gorlicach oraz widzom oglądającym transmisję na żywo za pośrednictwem festiwalowego kanału na YouTubie i Facebooku. Przypomnijmy, organizatorami tegorocznej edycji festiwalu byli Miejska Biblioteka Publiczna imienia Stanisława Gabriela w Gorlicach, Gorlickie Centrum Kultury, Akademickie Biuro Kultury i Sztuki Alma Art, Miasto Gorlice i Wydawnictwo Czarne. Przy wsparciu naszych partnerów, którymi byli Instytut Goethego w Krakowie, Wrocławski Dom Literatury, Wrocław Miasto Literatury UNESCO, Zjednoczenie Łemków, Księgarnia Mieszko, OSIR Gorlice, Stowarzyszenie Autorów ZAIX i Wysowianka. Sponsorami tej edycji byli Kancelaria Adwokacka Jadwiga Lewińska-Mazur, MC Real Property Katarzyna i Piotr Miklaszewscy, Batory Bał Spółka ZOO, Voucher Fi. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Miejski w Gorlicach. Dyrektorem artystycznym festiwalu imienia Zygmunta Haupta jest obecny tutaj Andrzej Stasiuk. Przygotowanie festiwalu w takim wymiarze nie byłoby możliwe bez wsparcia osób i podmiotów, które zaangażowały się w zbiórkę społecznościową, przekazując na jej cel nagrody, a także bez osób, sympatyków Gorlickiego Święta Literatury, którzy wzięli udział w zbiórce poprzez wpłaty. Jeszcze raz serdecznie Wam wszystkim dziękujemy. Patronatem medialnym objęli wydarzenie portal Halo Gorlice, Tygodnik Powszechny oraz serwis literacki booklips.pl. Dziękujemy współorganizatorom, partnerom, a także wszystkim instytucjom i osobom, które wspierały i wspierają naszą inicjatywę. Literackie rozgrywki właśnie dobiegają końca. Mamy gorącą nadzieję, że spotkamy się na kolejnych za rok. Szanowni Państwo, festiwal zakończymy w sposób wyjątkowy. Czytaniem prozy Zygmunta Haupta na 2 głosy i 2 języki. Andrzej Stasiuk przeczyta opowiadanie z Kroniki o latającym domu, a Juri Andruchowicz opowiadanie Baskijski diabeł. Chwała Ukrainie. Herojom sława. Mniej niż pierwszego dnia, ale też dzięki. Dzięki ludziom przede wszystkim, którzy nas wsparli. Z Kroniki o latającym domu. Więc to jest egzotyka? To tak? Niby gdzieś daleko, a tak nieznacznie, niezaskakująco. Piasek biały, miałki, tak jakby był z tłuczonego szkła, jest biały. Aż tu nagle brudny, jakiś zamoczony, brunatny, a na nim muszla. Nie jakaś wymyślna morska koncha, dziwacznie pokręcona, nakrapiana czy fantazyjnie umalowana, ale właśnie płytka łódeczka brunatna, wyłożona tylko od wewnątrz, mieniącą się macicą perłową, podobna do naszej szczerzui. Potem patyk, potem spróchniały pantofel tenisowy, potem nic, znowu piasek.
A podnieś oczy ponad piasek, to woda płaska, brudno-zielona i dopiero jak oczy pobiegną do horyzontu, to szmaragdowa, zielona, bardzo zielona, nad nią chmury. Więc to tak? Woda, piasek, śmiecie na piasku, to aż tu? A tak nie zaskakująco? Na tym samym wybrzeżu stoi dom, wyważony przez huragan z fundamentów, opuszczony, od drogi biegnącej wzdłuż wybrzeża, odbity na pewien dystans. Zgadza się, wygląda naprawdę, że leżał na drodze huraganu. Ramy całej budowli są zwichrowane i pokrzywione, przekrzywione na jedną stronę. Okiennice wiszą na porzewiałych zawiasach i szczeble ich żaluzji wypełzłe są od deszczu. Podłogi są jednym rumowiskiem. Wśród połupanego tynku, cegieł, drutów, walające się resztki jakichś obić i firanek, fotel z wyprutym siedziskiem szczerzy się sprężynami. Na wszystko to weszła pleśń, pokrywa zacieki na ścianach i belki pułapu, a dookoła drzewa i cień przez nie rzucany, cień tego słonecznego dnia. Opuszczaste liście banana, agawy, poisencji rozbujały się wśród tragicznych, pokręconych rur wodociągowych. Ta ruina na wybrzeżu, pośród cieni drzew, jakby naigrawa się z ludzkiego rozczarowania, że to niby miał być ten dom, miał być schronieniem, miał się ko niemu zwracać czyjeś myśli i marzenia, tych, co byli od niego daleko, że to w jego tak zwanym czcigodnych ścianach, murach miało się mieścić poczucie ostatniego bezpieczeństwa, że to myśl miała do niego nawracać po prostu automatycznie. A teraz szczerzy swe zęby i dziąsła na urągowisku zaufaniu człowieczemu. I gdzie się tu teraz podziać? Teraz czemu zawierzyć, kiedy własny dom, dach, okap, cień, ciepło i schron zwracają się przeciwko. Odwracam się do niego plecami. Jakże staje mi zaraz w oczach tamten dom. Wydawał się tak pewny, wydawał się tak solidny. Przecież był już przedtem, nim nastąpiło dla mnie stworzenie świata. Z jego okien temu stworzeniu się przyglądałem. Niebo nad nim ze słońcem, gwiazdami, księżycem, cała niebieska sfera kręciła się wokoło tej domocentryczności. Ile razy nawracałem do niego? Ileż razy na przekór sobie wlokłem się do niego? Już z daleka ukazywał się wtedy, przesuwał pomiędzy drzewami, patrzył ku mnie oczodołami swych okien, stawał się, rósł i w końcu przemierzałem swoje kruchliwe, niespokojne nieszczęście do jego białych ścian. Nocami nawiedza mnie do dzisiaj. Nadpływa przez przestrzeń i czas, głucho stąpa pod oknami obcych domów, gdzie żyje, jak trumna wydźwignięta z dołu, skrzypi krokwiami, pozwania blachą w ulewie i wichrze. Dudni w nim coś, stęka, stuka w nim kołatkiem drukarzem i ćwierka rozespanym świerszczem w kominie. Pukanie w nim rozsychającego się stragarz pułapu, jak skrzypce, zagrają schody od dawnych kroków, trzaska z niecierpliwionymi drzwiami, klekocze pod rozchwierutaną klamką, monotonnie zaświszcze w niedomkniętym lufciku. Pamiętam w nim szczury, opasłe i bezczelne, plądrowały w biały dzień po domu, w stajni, w szopie i na otwartym powietrzu, żarły wokoło wszystko. Widać było, jak właziły do cebra, w którym podawano krowie omaszczone otręby. Wystarczyło zakraść się i niespodziewanie rzucić do cebra cegłę, ażeby na pewno ubić tłustego szczura. Ale taka szczurza śmierć była ohydna. Ten sam wielki dom był od lat zajazdem wojsk, popasem, koszarami, szpitalem, dachem dla ludzi, co tu przychodzili, nocowali jedną noc albo i tygodniami stali. Płoty już dawno rozgrodzone do ostatniego kołka, sztachety, a za to wokół wszystko było jednym olbrzymim śmietnikiem wojskowym, na którym walały się stare onuce,
zrudziałe od krwi bandaże, obręcze i klepki rozsypanych beczek, pogniłe płótna, namiotowe kości, ohydne śmietnisko wojskowe, od którego szedł mdlący odór, woń, niesamowita karbolu, szmat i uryny. Od okupowanych przez wojska przestrzeni domu bił nieustanny gwar głosów, rozmów, komend, przekleństw i śpiewów. Puste, odrapane ściany powtarzały te głosy wielokrotnie. Ustawiczne kroki ludzkie, szczęk powłóczonych po schodach, kolb karabinów, zgrzyt podkutych gwoździami butów, głosy, głosy niezdarzonego życia przewalającego się wokół naszego życia. I pożary w zimie. Te koczujące wojska, ta masa ludzka łaknąca ciepła, jakby z siebie taki ogień rodziła. Mówili dawniej, że myszy rodzą się z mąki i brudnej bielizny. Taka naiwna teoria samorództwa. Tak? Jak gdzie to? Czy nie u Homera? O pszczołach mówią, że roją się same z niczego ze stosów skrwawionych skór wołowych. Tak ten ogień rodził się z zagęszczonego ludzkiego, jak parzy się i dymi skup opornika albo i wielkich hałtszlaki. Naprawdę to ta mechanika czy chemia powstawania pożarów nie była czymś niewytłumaczalnym. Po prostu dłużej stacjonujące oddziały urządzały się bardziej komfortowo. Jakieś paleniska, rury odprowadzające dym przez dziury wybite prowizorycznie w stropach był rezultatem tej zaradności. No i od tych ognisk i przewodów zaczynały tlić się dźwigary i belki stropowe żarzyły się w cichości i nagle wybuchał pożar. Budziły nas w nocy głosy, nawoływania. Słychać było tupot biegnących, krzyki, zgrzyt skrzyń z amunicją wywlekanych na otwarte. Poprzez płomień, żar, kwaśny dym i iskry przedziałem się na swoje wyznaczone mi zwyczaje miejsce. Moim zadaniem było pobiec na przedmieścia, gdzie u jednego z pół chłopów, pół mieszczan, były na przechowaniu narzędzia przeciwpożarowe. Gminna pompa, której parciane węże i szlachy były dziurawe, jak sito, osenki i wiadra. Jak wtedy, przebudzony, zaczadzony, z przerażeniem w głowie, umiałem przez zimową noc znaleźć drogę na przedmieścia do domu nieznanych mi ludzi, jak ich obudzić, obwieścić im wydarzenie, przynaglić, sprowadzić z ratunkowymi narzędziami, to dziś nie pomnę. Ale pamiętam uśpioną zagrodę, dobijanie się do domu, niską izbę. Pamiętam nawet, jak budziłem śpiącego na ławie z kożuchem owiniętego kilkunastoletniego chłopaka. Pamiętam także to, że ludzie, których budziłem po nocy, stawali wobec zwiastowanego im nieszczęścia, trwogi przeniesionych do nich wieści snu, wieści niesamowitej, wobec przynaglania i żądań pomocy stawali z najwyższym poczuciem wspólnoty, odpowiedzialności, gotowości i spokoju. Nie pamiętam ich imion, ich twarzy, ale zapamiętałem na zawsze swój spokój, precyzję ruchów, ludzki, pełen sensu i mądrości stosunek, natychmiastowość i harmonię, nawet w ich zrywie uniesienia pomocy. Mnie, dziecku, wydawało się wtedy, w chwili niebezpieczeństwa i trwogi, budził z czuwania znużoną straż anielską, jakby ci ludzie otwierali oczy, podtrzymywali mnie automatycznie, współczującym i kojącym ujęciem dłoni. Gdzieś teraz, w przestrzeni i przeszłości, zagubieni trwają i czuwają nade mną do tej chwili. Ile razy do dzisiaj popłoch i trwoga niesamowitej chwili zatargają mną, to ich przypomnienie wzbudza otuchę i od pożaru tej chwili ratuje i ocala. Tak poprzez rojowisko tłustych szczurów, ohydnych, spasionych na wojennych śmietniskach, szczurów poprzez płomienne, wojenne pożary przecierałem się do tamtej chwili. Siedzieliśmy w kuchni, nasza mama i my, dzieci. Odbywaliśmy lekcje czy też czytanie. Kuchnia, wiadomo, sanktuarium domowe z jej tłustą blachą, na którą z pryskiem i sykiem wymykają się spod pokryw garnków krople gotującej się wody, by zaraz ulotni się w obłoczku pary. Kuchnia, w której za, bruna,
za braturą kryły się w cień wstydliwe pokolenia karaluchów, które podobno, tak jak szczury, nas, ludzi, przeżyją na ziemi. Kuchnia, w której odbywa się rozciąganie na stole, na obrusie cienkich błon ciasta, na kruche strucle, gdzie w dzieży zachowuje się przygarść kwaśnego ciasta na zaczyn przyszłego chleba, gdzie we wnętrzu unosi się zapach gwoździków, liści bobkowych, pieprzu, a na ścianach wiszą rzędem rondle i garnki, na półkach misy połyskujące i glazura. Siatka ich pęknięć miesza się z deseniem odrutowania. Znajome chochle, znajomy nóż, lśni mosiąc moździerza i tłuczka durszlaki, sita gęste i rzadkie. Kuchnia pobielana wiele razy, drzewo stołu białe od szorowania. Siedzieliśmy w kuchni. I wtedy otworzyły się drzwi i stanął w nich człowiek. Zanim miałem czas ujrzeć jego okoloną zarostem smutną twarz, nie miał na głowie nakrycia. Zanim uświadomiłem sobie pojawienie się obcego, stało się coś strasznego. Człowiek ponad głowami nas, dzieci, patrzył na mamę i wyciągnął ku niej rękę. W kuchni rozległ się trzask. Nie był to huk ani grzmot, tylko trzask. Raz i drugi. W następnej chwili nie było go już. A chwile dalsze były chaosem. I ludzie. Ogromnie wielu ludzi. Ze wszystkich stron, tłum i gwar. I my, dzieci, pogłupiałe i zagubione pośród tego i nie wiadomo, co to było. Wielki jak góra żandarm. W siwym po kostki szynelu. Ze sznurem od nagana pod szyją i odwróconą krzywizną szaszką obciągniętą czarną skórą, w obciągniętej czarną skórą pochwie. Teraz to już z gwaru głosów, komentarzy, domysłów zaczęło do nas przenikać, że ten jakiś kto to był, czemu strzelał do mamy? Nigdy przedtem nie widziany, jakby go urodziła ogromna, nieogarniona nicość, splótł swoją straszną, szaleńczą, maniacką drogę z zacisznym biegiem kuchni naszego domu. Wypchnięto nas na dwór i byliśmy wobec niemego muru domu i mur ten u podmurowania fundamentów płakał czarnymi łzami smoły izolacji. Razem z nim płynęły nasze łzy strachu, przerażenia. I potem znowu w przyciemnionym, sypialnym pokoju i mama blada i niezmiernie spokojna, chociaż jej pierś unosiła się w szybkim oddechu, a kiedy mówiła doktorowi, ukazując na stanik, o tutaj, na nasz widok, uśmiechnęła się i powiedziała, widzicie, byłam dzielna jak skaut. W głosie jej była duma ze wszystkiego, co się stało, z tego niezwyczajnego i nie mieszczącego się wśród innych rzeczy strasznych, ale zwyczajnych okoliczności przerażających, ale jakże w ich uniwersalności pospolitych, które los ma zawsze dla nas w zanadrzu, o których mówią wstrząsające suplikacje o zachowanie od powietrza, głodu, ognia i wojny. Tej samej wojny, która przez nasz dom i sad przepędzała tysiące uzbrojonych, zagonionych, zrozpaczonych i zdziczałych ludzi. W tę wojnę, w pośrodku tej chaosu, nasza mama, co ratowała nas spod rozpędzonego wozu tej wojny, słuchała, chuchała na nas i uczyła tak, jak dla zarobku uczyła pokolenia małomiasteczkowych żydowskich dzieci. Zielona 3 rublówka za miesiąc lekcji. Zawsze śmiejąca się, przybierająca nasze życie w girlandy tradycyjnego szczęścia, naraz wyczarowała swą własną tragedię. Dramat wojny i oszałamiające, inny i sięgający ponad bezmyślność i łomot czasów. Już wtedy zaczytywałem się w literaturze o pisach, relacjach i peregrynacjach, które obejmuje się jednym słowem egzotyka. Ta egzotyka dziś z autopsji tak nijaka i niezaskakująca odkrywa w pośród przewracanych kart książek owe lanosy, pampasy, welt, południowoafrykański burz, australijski, prerie, tundry, sawanny zaczynały się u horyzontu naszego polskiego stepu.
To nimi zwołały huragany. Dał Pampero i wyła purga. Z tych opisów było mi wiadomym, że kiedy step taki płonie, kiedy idzie ku nam jedna ściana ognia i dymu, to podróżnikowi zostaje jedna ostateczność. Przyłożyć ogień do traw, suchych podjaków, ogień przeciwstawić ogniowi, bezmyślnemu żywiołowi, ocalającą mych. A w parę tygodni potem była już wiosna. Późna wiosna, pełno liści, łopuchów, traw, łodyg, rozchulanej zieloności, gęsto i po pas. Z wielką zaciekłością bawiliśmy się pod słodko i mdlący, pachnącymi kwiatami akacji rosnących wokół naszego domu, z tyłu domu. Tam, gdzie mury były ślepe, bawiliśmy się z szaleństwem i zaciekłością dzieci, aż nam brakowało tchu, tak jakbyśmy chcieli przemijający czas obrać do kości ze wszystkiego, wyssać go ze wszystkich możliwości. Wysoki, ślepy mur domu służył nam do góry znakomicie i wysoko odbijała się od niego piłka. Jak to gdzie? Jak to gdzie? Grają w pelotę o mury kościołów w kroju basków? W murze tym, na wysokości człowieka, były dziury po kulach. Tutaj, w zeszłym, złym roku rozstrzelano człowieka i pozostały jedynie te dziury w murze. Wierciliśmy w tych dziurach i poszerzaliśmy ich otwory, aż sypał się z nich czerwony, ceglany pył, jak kiedyś z przestrzelin rozstrzelonego ludzkiego ciała musiała się sypać miałka krew. A w ogrodzie, w pośród zieloności słońca przeciekającego jak miód przez liście, pośród tak wybuchającego życia, tak wszystko przejmującego jak nasze zabawy, przechadzała się mama. Miała rękę na tym blaku, żółtawym bandażu i była blada. I z ponad łopuchów, kiści kukurydzianych, wijącej się fasoli, ponad kipiącym morzem zieloności patrzyła ku nam i pochylała się w tamtą późną wiosnę, gdy przyszła po przedwiośniu, jak łuna świateł zapalająca się w teatrze, kiedy kurtyna zapada po wielkiej tragedii. Chciałoby się ratować ten dom na dalekim, obcym wybrzeżu, postawić go znowu na pion, naciągnąć na dziurawy bezwstydnie dach gałęzi, liścia, poszyć go słomą, okryć tę nagość, pomóc jej uczynić to znowu schronieniem przed żywiołami, naprawić zło, oddalić zło, pokonać idące z nim opuszczenie i bezdomność. Ale jak nie, to zawziąć się, podeprzeć go od narożników, zepchnąć go z tych węgielnych kamieni, na których jeszcze się chwieje, odebrać mu nieprawe szczerbienie się w słońcu, parodią zadomowienia, siekierą zwalić w przyciesie, jak w korzenie spróchniałego drzewa, oczyścić z niego ziemię, zrównać go z nią, a żeby śladu nie zostało, rozwłóczyć te bele, krokwie, płatwie, zemleć tynk na nowo w piasek, posiać go na wszystkie cztery strony świata, strzępy firanek podrzeć z pasją na wstążki, szkło zakopać w ziemię, poobłupywać w wannę, potrzaskać w skorupy, rury powyginać, w nich w nic nie mówiący kształt, a miejsce zaorać, zryć, wygrabić, zrównać, a żeby zarosło palczastymi liściami palmetto, bambusu i dzikiego banana. Aż mi pot spływa po twarzy po dokonaniu tego dzieła, unicestwienia. I teraz dopiero odwróciłem się ku morzu. A morze? Z bliska szare, brunatno-zielone, a daleko, tam gdzie z niego wprost powstają chmury, szmaragdowe. Morze przyszło z westchnieniem, ach, jakby w chwili uniesienia i rozpaczy opowiadało się za jedynego sojusznika. Koniec.
przeczytam z opowiadania, które nazywa się Baskijski diabeł. Moim zdaniem jedno z najważniejszych u Haupta. Tłumaczenie ukraińskie Andrija Szkrabiuka. Dla mnie jeszcze trochę taki nowy tekst, ale postaram się nie zepsuć go. No i tak oceniam, że, bo to jest jedno z dłuższych opowiadań, więc po prostu nie wystarczy czasu, żeby przeczytać go w całości. Ja dzisiaj bardzo rzetelnie ćwiczyłem niektóre frazy francuskie, bo ja nie znam francuskiego i nawet nie zawsze jestem pewien, jak to czytać, jak wymawiać, to więc musiałem włączyć w komputerze taki program i zapamiętywałem te frazy, ale teraz przeczytam tylko drugą połowę tego opowiadania, gdzie nie będzie tych fraz po francusku. Trochę jak gdyby dalej od tego ryzyka, żeby nie zepsuć prozę Haupta jakąś francuszczyzną niedoskonałą. I teraz zaczynamy, więc powiedzmy tak, druga połowa tego opowiadania, które po ukraińsku bardzo podobnie się nazywa, Baskijski diabeł. З гостей, що постійно мене відвідували, дозволю собі згадати оцих осіб. Пана Кашталевича, майстра перукаря, татка Патрина, інженера-хеміка, Фредерика Кофлера, поета, Дзюнка Фіша, львівського апаша, септо батяра. І врешті, Бог мені свідок, раз мене відвідала пара коханків. Пан Кашталевич приходив нерегулярно вранці, щоб мене поголити. То був малий, збідований чоловічина з червоним шпичастим носом. Під пахвою він носив малий футлярик з голярськими приладдями, гострив бритву на паску, намилював мені обличчя і брався до гоління. Такий голяр-банкрут, що запропастив власну майстерню чи голярню і підробляв, ходячи по хатах і голячи молодих людей, які після пропитої ночі не здужали б утримати бритву в руці, а також тому, що молоді люди мають добре серце і що кому шкода дати кільканадцять шелягів, аби якийсь бідолаха міг із того вижити. Тадьо Патрин, Патрин був типом безпросипного пияка. В цьому було навіть щось страшне. Чоловік у вобценьках пияцтва з якоюсь другою натурою. Бо знаю від інших, що він був техніком, науковцем першої води. Але горілка була йому потрібна для життя так, як іншим дихання. Він приходив, навідував мене тільки тоді, коли був на підпитку. Вподобав собі щось у мені, може те, що я, слабохарактерний, не давав залишити себе позаду, що міг щось мати при собі з готівки, а отже, чи послати по горілку, чи самому перейтися до найближчого шинку було для мене дрібницею. Не раз заригував мені кімнату до неможливості. Він був асистентом професора Пілата, нафтовика. Його потребували і цінували. Хоча не можу собі уявити, як він спромагався зосередити думки для праць над якоюсь аналізою чи фракцією, та ще хтось міг довіряти його результатам. Часом із п'яну, коли я його притискав, він намагався розповісти мені щось про свою пасію, спеціальність якою були сажі. Так, сажі. І коли я згадував про це якимсь іншим знайомим хемікам, то вони з пошанівком повторювали, говорили: «Так, так, 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 сажі».
А мені аж смішно було, що можна так поважно і з таким пошанівком оцінювати чиїсь пошукування над сажами, які я знав тільки з кіптєвої лампи або коли треба було кликати сажотруса. Звичайно, що зрозумілішою була для мене пасія іншого з моїх гостей, Фредерика Кофлера, адже сей був поетом. Як кожен поет, він мене доймав, велів вислухувати свої вірші, описувані на розрізнених картках паперу. Він, звичайно ж, обожнював Гайне, але особисто схилявся до авангарду і свої асонанси вмів висмакувати. Але що вдієш, був явно схиблений, мав хизя. І його родина, заможні готелярі в Стрию, опікувалися ним як могли, але тримали його на відстані. Утримували, то правда, він був таким типовим ремітенсмен. Кохали його, певно, так як завжди кохають запізнілу, недорозвинену дитину в родині, але тримали його на відстані, щоб він їй не докучав і не морочив. Тому тримали його здаля. Він мав типову манію переслідування. Я забув, як це називається в психіатрії, був повен боязні і підозрінь, що його хочуть отруїти. Хто? Ну, та як завжди вони. І приносив до мене з собою слоїк з молоком, котре господиня подала йому на сніданок, а молоко, звичайно ж, було отруєне. Про Дюнка Фіша вже колись була мова. Він приходив, коли йому бракувало цигарок. Питав, не маєте шлюга, пане майстре? А ось одного дня відвідала мене пара коханків. Бог мені свідок. Ні, я не хочу з них насміватися, хоча чужі справи цього роду мають для нас трохи комічний посмак. А тут я сам, не вельми від них старший, був покинутим коханком і опинився у придивній ситуації ніби спеца, ментора, ніби філософа любови, котрий, як вже то вже змудрів, як то вже все знає. А тут двоє закоханих якось знайшли до мене дорогу, дошукалися мене і, мов би, введені прочуттям, що ніби оцей, що з того вже зазнав, що вже знає, то їм розкаже, то їм з'ясує, як ті справи маються. Навіть сам не знаю, як вони до мене потрапили, що їх скерувало, яким інстинктом були вони введені? Чуйністю закоханих? Певно, коло колишніх закоханих поширюється якась аура. Їх учувають якимсь чуттям. То й що вдієш? Я знайшовся раптом, наче якийсь експерт від «не доведи Господи любовних справ», що це ніби до мене стук, стук, як то хатки пустельника, а сей же вийде, і як же засяє, і як же то викладе, і підбадьорить, і буде порадою. Що ж то з мене ніби за пустельник, ереміт, таке саме щеня, але щось їм підказало і напровадило тим двом безтурботним і таким закоханим, підповіло їм, що саме тут вони сягнуть істини». Тож я зовсім не нашорошився і дійсно був незмірно дружнім, і це мене навіть трохи полоскотало. В кожному разі все лоскоче навіть тепер по літах, але правду казавши, ті двоє, як же невинні, як же закохані, як же безтурботні, ті двоє ненавмисно торкнули в мені, зачепили приболючу скалку, щось у мені ненавмисно розтроюдили. І хоч я був із ними милий і гостинний, то вони не відали, не відали. То отож, сестра-настоятелька добряче на мене взялася. Коли я втік з головою від посвяченої кулі, то розпустила за мною парами жандармів, насадили на мене в горах з одного боку єпископа Урхельського, а з другого префекта департаменту Гаронна. Напустили на мене змори спогадів. Урешті-решт наслали на мене
коли вже сама не могла, наслала на мене диявола, баскійського диявола. Той диявол, зрештою, вже сам одного разу добре програв, я десь про це читав у якомусь ученому творі з лінгвістики. Адже в тих горах я ледве міг порозумітися з моєю кульгавою французькою, бо тамтешні горяни говорили переважно по-катальонському, а решта по-баскійському. Та баскійська, як стверджують лінгвісти, найбільше одрізняється від усякої людської мови. Різними є інші мови з сім'ї угрофінських та уральських, і впосеред мадярів, лотишів, естонців, завжди у мордвинів, у зирян, у черемисів покутує якась історія про такого-то, що пішов на заклад із дияволом, заклад за душу, в якому було умовою, що злий дух має навчитися і володіти котроюсь із тих мов. І завжди, звісно, все кінчалось його програшем. Баскійська побиває всі інші. Лінгвісти спекулюють на цю тему, снують здогади, що баскійська була мовою доісторичної людини, троглодитів з кам'яного віку, неоліту, і що в такому вигляді вона збереглася і дожила до наших часів у сих горах. І тут той фавстівський пакт із дияволом повторюється ще раз. В кожному разі повторився в моєму випадку. У невеличкій їдальні на долі в готелі, де я трапезував, і де був також старий грамофон із єдиною вцілілою платівкою. Зараз. «Voulez-vous que je sois, madame, votre amant?» Стояв також більярдовий стіл, і в час багатомісячних нудів за браком якого-небудь партнера я розігравав сам із собою партії. Коли я замолоду, як то в молодості, віддавався таким різним молодечим пасіям, щоб не сказати лихим звичкам, то, між іншим, грав також і в більярд. Щоправда, я не мав до цього спорту чи гри особливих здібностей, але щастя сприяло мені в тому, що я мав двох менторів, справжніх метрів у карамболя. Такий Ігнач умів витягнути 50 відкия, а вже косонога, мітичний косонога, продукт однієї з гімназій у Самборі. У Самборі було чомусь аж 4 гімназії, 2 польські, одна з українською мовою викладання і одна жіноча гімназія. І ті гімназії щорічно продукували копиці таких абітурієнтів, і вони, будучи вже нездатними до будь-чого іншого, а за браком засобів, не можучи йти на інші студії, душилися бездіяльно в тому Самборі, відмічені тою гімназіальною матурою, яка відібрала в них усяку здатність, мужність, хоч би чимось поратися у житті. Отож, той косонога був метром над метрами, то він виховав Ігнаця також на метра, а я у свою чергу став їхнім вихованцем, але без таланту і вже. Чому я про це тут розповідаю? Та тому, що у свою чергу я сам недотепний, був ментором п'ядички, вчив її грати в більярд. Звідкіля вона взялася в долині без виходу? Не знаю, я був стриманий, не питав. Вона вдавала зі себе питому тутешню, була, здається, для замилювання очей, прикидалася донькою патрона, готеляра, отого синдика парламенту тутешньої Речі Посполитої, її зайнятих пачкарством громадян. Про людське око я навіть занадто на неї не поглядав, не допитувався, а зрештою, згідно з диявольським пактом, я ж по-баскійському нібе німе, лекції гри в більярд, коли вона з'являлася увечері в тій невеличкій залі, де був більярдовий стіл, я давав по-своєму. Не вельми була вона тямуща, але ж бо знайшла собі професора. Проте все чудово заповнювало час, довгі місяці осені і зими в горах. «Дивись уважно», – говорив я.
Отак треба крейдувати кінець більярдового кия. Поза має бути елегантною, але й відповідно самовпевненою. Однак це має бути природно, без штучної самопевності. Люди з-поза інших столиків дивляться. Всю пізню пору тут клієнтів небагато, світло ламп відбивається в горнятку кави на столику поруч, і заспаний маркер львівської кав'ярні сперся на стіну, знудьгований. Тепер дивись уважно. На цьому прикладі я покажу тобі, як у цій ситуації не слід заграти. В більярдистів все називалося свинею. А так треба стягати. Не дуже це в мене вийшло, але якби ти бачила, як це робив Ігнаць. Ігнаць завжди ставився з погордою до найревніших моїх зусиль. Говорив мені, не силкуйся, не силкуйся. Найважливіше – це стиль, стиль. А це знов-таки називалося маса. Але де мені там? Я уважно цілився, соваючи києм на витончено розставлених пальцях, схилившись над зеленим прямокутником сукна, щоб у відповідний влучний момент ударити, пхнути білу, пожовклу слонову кість кулі. А вона традиційно легко введена цим у рух, котиться по зеленому краєвиді більярдового стола. І ось стук! І передала свою енергію другій, червоній, а сама котиться, крутиться, летить до борту більярду і під докладно однаковим кутом відбивається і вже стук! Торкнула третю. А як нам все знудилося, то я бавив п'ядичку розмовою. Властиво, то була не так розмова, як мій монолог. Я відповідав на її німі запитання. Чому я тут опинився? Як то воно є де інде? Звідкілясь і люди, що внадилися до мене ходити, з якими я просторікую на самоті, так що з мене сміються в кухні? А ті закохані, як вони виглядали, якої ради шукали? Чи побралися врешті? Чи були щасливі? І взагалі, як то воно є з подружжям? Я завагався. Як це розповісти? Як не згіршити? Як тут розвіяти мрії, щоб було без прикрас, без вигадок? Чи зробити з цього байку, коли годі, коли навіть сінкевичівська байка про князівну має своє впаковане мимохідь закінчення біля початків потопу, згадку, що князівна розтовстіла? І дуже правдоподібно, а повинно бути тільки як у байці. І жили щасливо довгі літа. Не дочитаємо до кінця, але мислю, що тут є дуже добрий момент, щоб скінчити. Бо власне така остання фраза кожної байки «І жили щасливо довгі літа» пасує до закінчення фестивалю. Дякую дуже. Дякую. І życzę Państwu długie lata, długich lat. Nie wiem. Mnohe lita, 100 lat i tak dalej.